godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.7.2 moda, który się nazywa Witchery i pozwoli nam wnieść do naszego Minecrafta dużo magii, zaklęć i takich różnych innych mikstur i innych pierdół takich. Dobra, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać Witchery z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i Witchery Mod się pobiera z takiej strony i oczywiście link będzie w opisie do filmiku. No i po wejściu na stronę mamy coś takiego, jest Witchery Mod, są obrazki, jak fajnie można sobie gotować jakieś tam mikstury nad ogniem, tak sobie można takie piecyki ustawić i tak dalej, i tak dalej. Jest też książka, z której się dużo można dowiedzieć. No i tutaj jest sekcja Download. Oczywiście tutaj jest też filmik na ten temat, dosyć długi i jeszcze są inne filmiki, także polecam, żebyście sobie obejrzeli, bo nie przejrzałam jeszcze dokładnie tego moda, wiem, że on daje dużo, 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 dużo różnych możliwości. W każdym razie tu jest sekcja Download i tutaj jak klikniemy na to, na Download for 1.7.2, no to stąd sobie pobierzemy moda, takiego właśnie 1.7.2.0.19. Tutaj jest najnowsza wersja, a tutaj jakbyśmy chcieli jakieś tam starsze wersje sprzed paru dni na przykład, czy coś takiego. A tutaj jest wersja na 1.6.4 i też starsze wersje na 1.6.4. Co jeszcze? Aha, no i tutaj jest taka sekcja jak zacząć i tutaj nam proponuje przejście na stronę moda, więc jak tutaj klikniemy, to zostaniemy przeniesieni na taką stronę. No i tutaj już wszystko, wszystko. Tu jest naprawdę bardzo dobrze wszystko opisane, co się robi, jak się kraftuje i tak dalej, także polecam tęże stronę, bo jest naprawdę dobrze zrobiona. No i tutaj jest też jak zacząć, co, od czego trzeba zacząć, żeby w ogóle się zacząć bawić jako czarownica czy czarodziej. OK, to w zasadzie wszystko tutaj, jeżeli chodzi o strony, także przypominam, tutaj stąd pobieramy moda. Jak już mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania, oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są potrzebne minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.7.2. Jeżeli nie macie jeszcze zainstalowanego Forge'a na wersję 1.7.2, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 189. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie jeszcze launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać, jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 346. Potem wróćcie do filmiku 189 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.7.2. I uwaga, w filmiku 189 ja instaluję Forge'a z końcówką 968, ale wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. W tej chwili wersja rekomendowana ma numer końcówki 1121 i na taką właśnie wersję rekomendowaną będę instalować tego moda. OK, co trzeba zrobić, żeby zainstalować? Trzeba wejść do folderu %appdata% przez roaming. Trzeba znaleźć folder .minecraft, który tam jest i w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.7.2 i ten folder .minecraft sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. OK, jak mamy skopiowane, możemy w końcu przystąpić do instalacji. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy tego moda do folderu mods. Jest tutaj, jest zainstalowany. Zamykamy i wchodzimy do Minecrafta, żeby sprawdzić, czy działa. Oczywiście musimy chwilkę poczekać. Mam Forge'a z końcówką 1121. Tutaj również to widać. Klikam play. No i czekamy. I czekamy, i czekamy. I...
jest logo już. Także jeszcze moment. OK, wchodzimy do moc, no i na W szukamy. Witchery jest zainstalowane, gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy. A, jako że tutaj też są nowe rośliny i tak dalej, to najlepiej stworzyć sobie nowy świat. OK, więcej opcji świata, zezwalamy, gotowe. Tworzymy nowy świat. No i ciekawe, co nam tutaj wyjdzie. Albo zima, albo się będziemy topić. No. O, ani to, ani to. Mamy trawy mnóstwo. Także od razu możemy sobie... O, widzicie, już widać, że powypadały różne nasionka. Nie tylko nasiona trawy. Także co my tutaj mamy? Mamy nasiono beladonny i nasiono mandrake. Także tutaj o też beladonna, tu zwykłe nasiona. Także już od razu widać, że będziemy mogli sobie zasiewać różne... O, jakieś coś niebieskiego. Snowbell seeds. Śnieżne, dziwne. Śnieżne dzwonki. Także, bo wiadomo, czarodzieje, czarownice mają do ugotowania w swoich wywarach mnóstwo różnych rzeczy potrzebnych, właśnie roślin i tak dalej, także to wszystko jest potrzebne. Dobrze, wchodzimy do ekwipunku. OK. Wchodzimy do ekwipunku, no i jak widzicie, jest tutaj mnóstwo różnych rzeczy, taka łapka jest, o. Hand of Death, strasznie się nazywa. I tutaj jakaś Witch's Hand, czyli ręka czarownicy. Tu jakieś różdżki do poszukiwania wody, lawy, jakieś coś dziwnego, tutaj też coś dziwnego. Talizmany jakieś, coś. Tu jakieś laleczki, laleczka wudu, jakieś inne laleczki do zaklinania i tak dalej. Także jest tutaj tego mnóstwo. Pewnie też można zobaczyć, o, takie coś się robi z marchewki, wody, nie, mikstura widzenia w ciemności. Także jest to bardzo skomplikowany mod i najlepiej, o, tutaj są książki jakieś, najlepiej właśnie dowiedzieć się wszystkiego z herbologii, czyli właśnie nauka o roślinach, o herbatkach, o tutaj jest, do czego są potrzebne, pewnie tu jest napisane i tak dalej, coś z mutantami, nie, mutandis jakiś. Także wszystkiego się tutaj dowiecie właśnie z tych filmików na stronie, z której pobieraliście moda oraz właśnie z tej strony dotyczącej samego moda, także polecam, tam wszystko jest napisane. Co tutaj jeszcze jest? O, weźmy sobie tutaj Creative i mamy tutaj całą zakładkę poświęconą temuż. O, to jest bardzo istotne na pewno, bo to jest piecyk, w którym się właśnie przygotowuje wszystkie mikstury te witcherowe, że tak powiem, a nie takie zwykłe, co są w Minecrafcie. No i tutaj jest jeszcze mnóstwo różnych innych rzeczy, także nowe drzewa też są. Jakieś takie nowe rośliny, coś tutaj takiego. Także, no mówię, wszystkiego się musicie dowiedzieć. Na pewno jest to mod bardzo ciekawy i bardzo zajmujący. Także nie umiem powiedzieć, czy można zrobić taką miksturkę, czy nie można, bo nie wiem jak. Ale jak widzicie, nic się nie kraszuje, więc raczej wszystko działa. Czyli ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. A ja żegnam się z wami taką łapką, z takim paluchem i Tifon home. No to pa.